tłumaczę, o co chodzi. Musiałem wydrukować własne przelotki, gromety. Dlaczego? Oryginały z odzysku. Może by jeszcze założył. W sumie jedną tu odczyściłem. Nie, to ta. Nie, no chyba nie jest to, ale mniejsza o to. Tylko tak. Powierzchnia tutaj jest większa niż w starym zbiorniku. A materiału jest nie za wiele tu. Więc powstał taki wariant. To jest TPU-96A, ale jest twardy. Da się go tutaj założyć i prawdopodobnie to się da też tam wcisnąć, ale gdyby chciał to usuwać, to będzie z tym problem, bo to jest bardzo twarde. A to jest mięciutkie jak guma. Wytrzymałe jest, ale za mało elastyczne. A to jest całkiem niezłe. No i ta szczelina jest dużo lepsza niż ta. No więc te lepiej siedzą w środku. Dzięki temu, że ten rów jest taki sam jak to. I teraz mogę zbiornik za to dźwignąć. Taka jest różnica między oryginalną gumką a moją. Z czego to wynika? No, nowy zbiornik ma większe felcowanie, przetłoczenie. Otwór nie jest tak ciasny jak w starym zbiorniku. I oryginalne gumki nie chcą dobrze siedzieć na swoim miejscu. Spróbuję to pokazać. Jak oryginał. Żeby tego usunąć, nie wystarczy pociągnąć. Tu już trzeba ostrej manipulacji. Jedną ręką ciężko, ale wychodzi. Trzeba się postarać, żeby to wyjąć. Czego nie mogę powiedzieć o oryginale. Z takiego zbiornika, gdzie prawie 4 mm, no jest w sumie 4 mm rand. Zrobiłem też o-ring uszczelniający. Czujnik poziomu paliwa. O-ring jest płaski. To będę jeszcze robił, zamykał na zasadzie pasty uszczelniający Erling. Posmarowane obie strony, żeby był lepszy poślizg do zamknięcia. No i zamykamy.
Wstawione na uszczelce z TPU, posmarowane dla poślizgu Erlingiem Dirko, szarym. Erling Dirko. Te zestają na sucho. Piękne jest to, że można dźwignąć cały zbiornik nawet za to i nie wyleje samo. Teraz już tylko kompletować.